Cześć, ja jestem Juno, a to kolejny odcinek z serii Zagrajmy w Bioshock Infinite. Teraz będziemy przemierzać dachy, które trochę mnie przerażają, bo już czuję, że będzie mnóstwo skakania, pewnie jakiegoś, nawet na pewno jakiegoś walczenia. No więc, ojej, co tutaj mam? Musisz zebrać wszystkie nagrody, zanim przejdziesz na Wyspę Pomnika. Aha! Czyli, moi drodzy, będziemy przeszukiwać pełny zapas soli. To mi się, przyznaję, przydaje. Dobra. Jak to z tym wszystkim wygląda? Co to jest? Ta wizja Ameryki, bardzo interesująca i jakże odmienna od tego, co mamy w rzeczywistości. Jak zwykle, wróg wewnętrzny, zewnętrzny. To wszystko jest tak komunistyczne, że aż miło i chce się strzelać z dziką przyjemnością. Chociaż nie mogę się oprzeć wrażeniu jakoś, że to jest właśnie takie... Te klimaty wydają mi się bardziej amerykańsko-francuskie niż takie po prostu amerykańskie, ale dobra tam. Ta znika w chmurach dosłownie. No i dobra. Ojej. Tu jest jakiś barman? Jakiś ktoś? Nie wiem, o co chodzi. Wyposażenie to specjalne ubranie? Aha. Dobra. Buciki. Oczywiście, że to zabieram. Spodenki? O kurde. Fajnie. Podoba mi się to wszystko. Jakieś wino. Aha, to może za chwilę. To jest esencja jakaś. Infuzja zdrowia. Zaraz, ale... Infuzja tarczy. Wiecie co? Ja bym ładowała tarczę. Nie wiem, czy to jest dobre wyjście, ale... Zaraz, tarczę raz jeszcze i widzę trzecią. I może troszeczkę w zdrowie również. Tu jakaś kaska, płatki śniadaniowe w kasie, że co, proszę? Whisky, bierzemy. Chociaż dobra. Mam nadzieję, że to coś lepszego niż Jack Daniels, bo mi trochę soli to odebrało, zobaczcie. Dobra, to sobie wezmę. Mówisz aperitif jakieś? Ulepszenie tarczy. Mówisz? Wiesz co, ja jeszcze troszeczkę poszukam tutaj esencji, a to jest... Dobra, sól też się może przydać, bo znając życie, potem będę straszliwie narzekać na malutką ilość właśnie życia, soli, wszystkiego pewnie. Znam siebie za dobrze aż... A można i chipsiory sobie wszamać. Chociaż normalnie to ja nie cierpię za bardzo takich rzeczy. Chociaż jak dobre, to czemu nie? Kolejna fiolka soli. Wszystko jak dobre, to czemu nie, prawda? Mniam, mniam. Kolejna sól, kolejna kaska, kredensik. Bo rozumiem, że mam iść tam. No właśnie, czyli przeszukajmy dokładnie tutaj miejsce. Amunicja. Aż mi się wierzyć nie chce, że mam pełny magazynek obecnie, no ale może i to będzie można zwiększyć. O, zobaczcie! W
fajny motyw, że jak pali się papier... Znaczy ogólnie to właśnie w Bioshocku mi się podoba. O, łapka świruje. Że właśnie jak na przykład pali się papierosy, no to owszem, zwiększają się sole, ale zmniejsza się ilość życia. Jakiś obrazek. I w każdym razie trochę mi to przypomniało Metal Gear Solid, bo tak też ostatnio nagrywałam. Co? Jacy bezpośredni. Wow, czosnek tutaj się widzę suszy. To dobrze, że nie jesteśmy wampirem, bo mogłoby być kiepsko. Koszyczek. Dobra. Płatki, płatki. Kolejna rzecz do odsłuchania. Comstock called on me today to write his biograph. Me. The man pays for exactly 100 pages in advance. Now, I'm half a Jew when I smell silver, so I say, Father, your flock would pay for 1,000. You know, why settle for less? And then the prophet looks to me and says, 100 will suffice. As I know how it ends. Dobra, tak jeszcze co do tych... Coś się dzieje poważnego. A tak jeszcze co do tego odsłuchiwania, to niestety nie wiem dlaczego nie ma tu nigdzie możliwości włączenia napisów do tego, za co was przepraszam, ale ja mimo wszystko będę to odsłuchiwać, bo mnie interesuje, co mi tutaj do powiedzenia mają. Jakie haki? Co haki? Jakie haki? Czy co, proszę? Ale super! Ja pierniczę! Ekstra! Jej! Ale świetne! Nie no, kocham tę grę! To zaraz. Wejdziemy sobie na ostatni hak i spróbuję go... Ale cudowne! O rany! Kocham tę grę. Karabin! Ale ekstra. Kolejna świetna rzecz. Dlaczego nie mogę go wziąć? Świetnie. Mam jedno i drugie na szczęście. Kurde. Dobra, zmieniam. Musiałam to sobie tak troszeczkę ogarnąć. Dobra, tutaj zbieramy. Nie chcę karabinu na razie, bo nikt straszny mi nie wyskakuje. Teraz to sobie zmienię. Tam coś leży. Oj, ktoś mnie atakuje. A masz. Ty też. Dobra, mam jakieś takie... Celowanie Z, tak? Aha, coś takiego, okej. Średnio mi się to tam podoba, ale zaraz. Przeszukajmy sobie ciałko, skoro i tak w ukryciu siedzimy. Ktoś strzela tutaj. Tam nawet, dobra. Dobra, to... Kurde. Jakaś głupia ta wieżyczka, ja nie mam jak jej upłuc skutecznie. Za to tutaj... Ach, pełny zapas soli, no. Kurde, kto by pomyślał? Śmietnik, to... Wszystko trzeba przeszukiwać. Kogoś jeszcze słyszę? Słyszę i... Nie widzę. Ależ ma pan facjatę. Dobra, zanim tam pójdę, to jeszcze przeszukajmy to wszystko. Ale normalnie zakochałam się w tym haku i w tym, co my możemy czynić za jego pomocą. To naprawdę worek jakiś. Wszystko moje. Ojej, patrzę, woda rozlana. Skrzyneczki jakieś kolejne. Trzeba wszystko zgarnąć. Cudownie. I tam mam iść? Czyli jednak nie ominie nas spotkanie z wieżyczką, prawda? Czy nie? Gdzie ona jest, co? Dobra, spróbuję tu się ukryć. Nie, to nie jest to, ona tu jakaś... Kurczę!
Ale dostałam łufnia okropnie. Po prostu aż mi syp. Zaraz, tu na pewno jeszcze coś było. Mogłam ją sobie zmienić w sojusznika, ale nie zrobiłam tego z czystej jakiejś, nie wiem, głupoty chyba. Zaraz im urządzimy coś takiego. Wrócę się jeszcze po sól. Nie no, sorry, ale chcę sobie jak najbardziej poprzypominać, jak to jest grać w Bioshocka, bo jednak... Wow, i tu jakaś pani również taka... myśląca, że coś może mi zrobić. Dobra, wszystko zbieramy, ale fajnie się wrogowie zamieniają w kubkę popiołów. Ktoś jeszcze gdzieś tutaj myśli, że może mi coś zrobić. Dobra. Tam widzą kolejne haki, kolejne... kolejne miejsca, do których mam się chyba przedrzeć. Dobra, szybko, szybko. Tutaj jakaś ładna skrytka. O rany, stamtąd strasznie naparzają. Dobra. I dobrze im tak. To ja sobie jeszcze wezmę sól. Bo czuję, że będą z czasem o tym strasznie zapominać i koczę tu i... Piękne. Ciekawe, jak długo działa to zamienianie wieżyczek w sojuszników. Wow, ona wyglądała jak statua wolności. Ale z wolnością pewnie nie ma nic wspólnego. Zaraz... Dobra, chciałam kucnąć. Oczywiście mi to jakoś głupio wyszło, jak to mi. Takie rzeczy bardzo często nie wychodzą po prostu. Rany. Ale oni mnie tutaj wszyscy z łatwością zabijają. Znaczy nie zabijają, bo w sumie jeszcze też nie zginęłam, no ale samopoczucie jest po prostu beznadziejne. Wow. I dokąd ja mam gro iść? Tutaj. Aha, bo są haki. Dobra. Świetny motyw, naprawdę. Tutaj. Okej. Okay. Skrzyneczki kolejne. Tutaj. Aha, sól mam pełną. Dobra, tu jeszcze kolejne. Mogę tu wejść jakoś, czy coś? Ewentualnie co, tam mam doskoczyć? A to skoczę w ogóle? O rany, o rany, o rany. Dobra. Najwidoczniej tak to trzeba było zrobić. Ale to, że wszystko tutaj lewituje, to jest naprawdę takie inne niż w większości gier. Dobra, sprawdzić muszę, gdzie mam iść. Aha, gdzieś tam w ogóle. No, czyli mogę to miejsce jak najbardziej przeszukać. Kredensik, jakieś nie wiadomo co. Przepraszam, że ja w tej serii będę tak strasznie dużo przeszukiwać, co może być trochę nudne. Nie mogę, ojejku. Bo jednak cudne łoże. No, w Bioshocku takie przeszukiwanie wszystkiego, czego się tylko da, to podstawa, więc... wiecie, nie chcę się potem wyłożyć na tym, że po prostu nie chciało mi się czegoś przeszukiwać, ale piękna skrzynia. Klucz, 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 klucz. Dobra, gdzie tutaj może być klucz? Otis works up at the lodge part-time. He took this box from one of their secret ceremonies, and I know for sure there is something dear inside. Problem is, Otis is more fool than not. He didn't bother to also secure a key from the Feathered Brothers to open the damn thing.
Dobra. O, typowe. A tutaj... Zaraz. Na dole mnie jeszcze nie było, prawda? Oho. Mówisz? Dobra, na razie stój sobie. Niczego... Nie wiem, czy ja powinnam go zabić? Mam batonik. Nie wiem, coś mi z jednej strony mówi, że powinnam, ale z drugiej coś mi podszeptuje, że może jednak nie. Dobra, tak patrzę, czy mogą coś sobie na przykład tutaj przeszukać, czy coś. Zaraz. No, ładny obraz, ale co mi to... Fajnie te łapki świrujące wyglądają. Zaraz, tutaj... A nie, myślałam, że mogę tego czegoś użyć. Tutaj mogę coś włączyć. Moment, moment. Tu nie było schodów nigdzie wyżej. Nie wiem, czy ja mam go zabić, czy też nie. Dobra, niech sobie zostanie. Kurza mnie ta skrzynia. Gdzie ja mam niby tego klucza wypatrywać? Pojęcia nie mam. Dobra, mam gdzieś tam się jakoś dostać. Rozumiem, że za pomocą haku. Jak ja mam sobie teraz poradzić? To... Aha, mogę aż tam. Świetnie. Kto by się spodziewał? Zasięg to mamy przedni po prostu ludziska. Dobra, czuję, że zaraz coś mnie zacznie atakować. Miotła. Może jak jakiś Harry Potter sobie polatamy na miotle. Oho, tu mogę wejść, czyli najpierw sobie sprawdzimy wszystko tutaj. O Jezus, sole. Mi to ujęło trochę soli. Rany. Mam problem z odmianą tego słowa w momencie, gdy... No, w takim kontekście, jakim ta gra... to podaje. Dobra, mogę tutaj coś zgarnąć? Coś mogą. Tim, the one they're after. Go. They're looking for you. O ja pierdzielę. Może nie musimy ich zabijać. Nie chciałabym w sumie tego robić, tylko bym chciała ich okraść. Czyli co? Dokąd mam iść? Tam. Tam. Okej, policja, czyli mam się od tych drzwi jak najdalej pewnie trzymać. A jeszcze sobie tutaj popatrzę. Dobra. To wy mnie przepuścicie tutaj, jak gdyby nigdy nic, prawda? Troszeczkę podejrzeń przez to nabieram. Jakieś budki. Dobra. Jezu, co to jest? Ciało czyżby jakieś? Nie no, oni żyją. Automaty sprzedają różne rodzaje. No dobrze, ale ja na razie nie chcę niczego kupować. Nie bardzo jestem zdecydowana, co bym chciała ładować. I tak wyświetliła mi się informacja o automatach, a ja tu chyba żadnego nie widzę. Dobra, kibelek, ale kurde, też fajnie wygląda strasznie. Jakieś mleczne lustro. Boże, czemu wy się na mnie tak patrzycie? Wow. Ale salon. Malnie. Takim trochę steampunkowym stylem Empire mi zawiało. Nie mogę więcej wyciągnąć amunicji z pistoletu. Szkoda, oj, nie musiałam tego robić. Ale to nic, pewnie zaraz znowu znajdziemy jakieś płatki śniadaniowe czy coś. Albo i nie,
Może się przeliczą. Chyba, że... Dobra, jest batonik, mówiłam. Tutaj? Dobra, to w ten sposób. Pięknie, niech się tam masakra we własnym sosie czyni. A, masz. Nie wiem, co on sobie myślał, że co, że ja... Auć! Dam się tak utłuc? Dobra, ja wiem, że kobiet się nie bije, ale... Hi, to co mi za kobieta, która tak wstrętnie atakuje? Ojej, coś mi zaraz ktoś tu życie utrudni. Nie chcę kucać, tylko chcę... O, rany! Ale się głupio władowałam. No w sumie to było trochę niepotrzebne. Nie mam już tej. Dobra, to było bardzo głupie z mojej strony. Sole mi się kończą. O nie. Ja zaraz zginę. No nie. Źle, 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 bardzo źle. Spokojnie, chcę kucnąć. Dlaczego? Ale zaraz będzie pierwszy zgon. Dobra, uciekać, uciekać. Do środka, do środka. Okej, okay, spokojnie. Nie mogę tak głupio panikować. Dobra. Bo jak głupio panikuję, to dzieje się właśnie to, co się stało. Dobra, przeszukamy wszystko jeszcze raz tutaj. O, właśnie. Dobra. Jak może teraz coś będę mogła zgarnąć? No, teraz to na pewno ta... O nie, o nie! Dobra, spokojnie. Trochę mi to wszystko... Wszystko przywrócone zostało, ale o rany. Dlaczego oni mnie aż tak atakują? Ja wiem, że ja nie umiem grać zupełnie, ale aż mi wstyd po tym, co zrobiłam. Dobra, tam mam iść. Zaraz, tu jest jakiś automat. Dobra. Mogę coś sobie kupić, ale nie, z tych rzeczy to ja właściwie chyba... Na razie nie chcę niczego kupować, bo wszystko bardzo przyjemnie można zdobyć, znaleźć, mam na myśli. Tylko, że jak ja tak będę dawać się ostrzeliwać, to może być kiepsko. Ach, te propagandowe filmiki. Te... Fajna scena, jakiś piknik niewątpliwie był, kurde, znowu motyw biednych wypchanych zwierząt, jak ja czegoś takiego nie lubię, ble. Ugryziona, nadgryziona kanapka. Gamstar came by the wagon at dawn. Man was just transfixed by my trophy scalps, asked about the white ones there. I said, well, sir. If your quarry dwells in the jungle and beds down with the local color, why split hairs? Not a chuckle out of him. Either he ain't seen a man go native, or maybe too many. Anyhow, now it's got me hunting down this Daisy Fitzroy. Hope he don't expect me to stuff and mount her. Yeah. Dobra, wiecie co? Jest tutaj względnie spokojnie. To myślę, że zrobię tu małe cięcie. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, a na razie cześć wszystkim, trzymajcie się.